Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stokulackim twierdzą, że dyrektor Jolanta Jagieło stosuje wobec nich mobbing. Ona sama temu zaprzecza. Zarzutów jest więcej. Jeden z nich to nepotyzm. W poradni bowiem pracuje córka pani dyrektor i jej siostra na stanowisku logopedy. Szwagier sprząta, chłopak córki robił tam remont, a jego matka była przez pewien czas pedagogiem. Jakie jeszcze zarzuty wysuwane są pod adresem Jolanty Jagieło i jak tłumaczy się z nich pani dyrektor oraz jej pracodawca, starosta Siedlecki, przeczytacie w najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego. Już najbliższą niedzielę, 14 grudnia, w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach odbędą się Mikołajki z Tygodnikiem. To darmowa impreza dla wszystkich dzieci z naszego regionu. Gwarantujemy wspaniałą zabawę, wiele konkursów i nagród. O szczegółach imprezy przeczytacie w najnowszym wydaniu tygodnika. Tam również znajdziecie krzyżówkę świąteczną, którą należy rozwiązać i przynieść na imprezę. Na wylosowanych szczęśliwców czekają atrakcyjne nagrody. Czy dzieci sędziów mogą liczyć na pobłażliwość organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości? O dwóch podobnych przypadkach zatrzymania młodych mężczyzn jadących pod wpływem alkoholu i dwóch różnych zakończeniach tych spraw przeczytacie w artykule Marioli Zaczyńskiej. Dwie wpadki, dwa wnioski.